Zobacz, uciekamy sobie z bocznej, tak jak wtedy. Wysuwam. To idę tutaj, łapię go za kark. Przytulam się do niego, spycham jego głowę trochę, tak żeby tu sobie poprawić już uchwyt. Ale tym razem nie mogę dobrze zapiąć tutaj tego Mataleo, tak? Więc łapię sobie za swój własny tutaj rękaw. Teraz ta ręka będzie szła z drugiej strony. Ok? Czyli ręką sobie idę tu, hop, i z drugiej strony. Ważne, żeby nie trzymać tu na końcu palców, tylko porządny sobie uchwyt złapać. Idziemy sobie w ten sposób. I teraz zaczynam go tutaj przytulać, przyciągać. Tak. I już Ezekiela sobie wykańczam w ten sposób. Nie? Tu idę do niego. Więc jeszcze raz. Hop. Tak, uciekam. Rękę mogę wcisnąć tu przed jego szyję, żeby zrobić sobie troszeczkę przestrzeni. I teraz wychodzę drugą ręką. Zaczynam go zgarniać. Chcę wejść tutaj do duszenia, tak, ale on podnosi głowę, więc łapię ten uchwyt, dobry uchwyt, wciskam rękę z drugiej strony. Tak, żeby ten rękaw był blisko jego karku. Pamiętajcie, że przedramię dobrze, jeżeli wejdzie tutaj na tętnicę. Więc nie próbujcie dusić gdzieś z boku jego szyi, tylko tak, żeby troszeczkę było to po skosie. Nie? Głowę dociskam, tak, ale on weź na łokcie. Ale on tutaj blokuje, więc ja sobie idę w ten sposób, dobry uchwyt, uciekam ręką. Teraz naciągam go do siebie, tak? I teraz zaczynam iść do duszenia, tak? Tu ta pięść ślizguje się aż na drugą stronę, tak? I uchwyt w ten sposób.